Cześć witam na kanale info uprawa w tym filmiku jak sadzić paprykę podam według mnie najlepsze sposoby na sadzenie tego warzywa i opowiem różne no bardzo ciekawe informacje o dalszej uprawie jak gdzie kiedy sadzić paprykę posłuchajcie no i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Książka Planer Warzywnika jest to książka miesiąc po miesiącu opisująca uprawę warzyw. Książka Jak uprawiać warzywa to książka o uprawie aż 64 warzyw. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Teraz są bardzo dobre promocje, nawet 50%. Kiedy sadzić paprykę? To bardzo istotne. Ja posadziłem już teraz paprykę do donic, ale te doniczki trzymane są w ogrzewanym tunelu foliowym. Będę sadził też papryki do gruntu nieosłoniętego, ale będzie to w Połowie maja. Wcześniej nie będę ryzykował. No, może by można było zaryzykować na początku maja, no ale papryka jest nieodporna na przymrozki, no i jeśli by takie były, to szczególnie bez przykrycia by nam padła. Co innego w tunelu lub szklarni, nawet nieogrzewanej. Można już ryzykować sadzenie, ale powtarzam, ryzykować. Różnie może być z papryką. No, generalnie no to najlepszy według mnie termin sadzenia papryki to od połowy maja do połowy czerwca. No, pod osłonami, często już od początku maja. Papryka można sadzić jeszcze w lipcu, no ale wtedy już będą mniejsze zbiory. Ja tutaj teraz pokazuję Wam uprawę papryki w donicy. Przygotowane pola to ziemia plus około 2,5 garści obornika granulowanego. Najpierw dałem ziemię do połowy doniczki, potem 2 garści obornika tego granulowanego, ziemię do 3,4 doniczki, Pół garści obornika, też granulowanego, i potem reszta ziemi. Ja zastosowałem bydlęce, można użyć też inny. Gdy będę sadził paprykę do gruntu, to dam około 2-3 garści tego granulowanego obornika. Dołek, obornik granulowany, cienka warstwa ziemi i. Sadzonka. Jeśli chodzi o uprawę w pojemnikach, no to polecam doniczkę 15 litrów. Jest to według mnie pojemność najbardziej optymalna. Stanowisko uprawy: najlepiej słoneczne i dobrze by było, gdyby było osłonięte od wiatru. Papryka no, bardzo lubi ciepło. Gleba żyzna, piaszczystogliniasta, próchnicza o pH 6 do 7. Oczywiście papryka urośnie w wielu różnych zwykłych glebach, ale to jest według mnie naj, najlepsza. Ja mam taką glebę ciężką z obornikiem, no i nie tylko, według mnie jest bardzo dobra, bardzo dobry jest kompost, bardzo dobry jest obornik, zarówno ten granulowany, jak również ten zwykły. Ten zwykły obornik to uprawa papryki w pierwszym roku po oborniku, czyli teraz można go użyć. Jeśli chodzi o sadzenie papryki, no to jest to troszeczkę inne niż w przypadku pomidorów, ponieważ tam zwykle sadzę głębiej, natomiast tutaj sadzę na tej samej głębokości, na której ta papryka rosła. Jeśli papryka była wybiegnięta, to po prostu sadzimy tak, aby liście nie były niewiele nad ziemią, czyli troszeczkę właśnie też, też głębiej można posadzić, ale pomidory zwykle sadzę dużo głębiej. To też w zależności, bo mamy i karłowe, i takie, wiecie, Wysoko rosnące, też będzie filmik o sadzeniu pomidorów, już lada. Moment, bo już, już do tunelu. No ale to zapewne w dniu jutrzejszym, ale teraz wracamy do właśnie papryki. Rozstaw co 30-50 cm w rzędzie, co 50-60 cm między rzędami. Po posadzeniu należy roślinę podlać. U mnie każda papryka będzie miała palik, akurat teraz nie dałem tego, no ale w ciągu kilku dni taki palik do każdej papryki dam. Każda będzie miała, czy to niezależnie, czy ona jest w gruncie, czy też w donicach, no będzie tak z pół metra tego palika wystawało z ziemi, no bo papryki, no nie są one wysokimi warzywami. I te pół metra mniej więcej starczy, no można dać 70 cm i będzie świetnie czyli na przykład metrowy palik trochę wbijamy oczywiście w ziemię no i reszta reszta wystaje no w teorii papryka no da radę bez palika ale zdecydowanie warto papryki podpierać w szczególności jak mają być bardzo duże zbiory no a takie to każdy teraz oczekuje no, no i tak bardzo ważne w uprawie papryki jest usuwanie kwiatka lub kwiatków które znajdują się na, na pierwszym rozwidleniu papryka sobie rośnie potem się właśnie rozwidla będzie o tym też specjalny filmik chodzi o to, żeby papryka większą część energii skupiła na rozroście korzenia na początku i na rozroście samej rośliny, dzięki czemu ostateczne plony będą zauważalnie większe niż gdybyśmy ten pierwszy kwiat, te pierwsze kwiatki na tym rozwidleniu zostawili. No i będę usuwał też pędy boczne pod tym rozwidleniem. W zasadzie to już teraz to robię, a nawet niektóre liście, ale to dopiero później, też zrobię o tym filmik. Papryka lubi wilgotną glebę, ale nie bardzo mokrą. Pamiętajcie też, no, że w Donicach papryka tej wody potrzebuje częściej, no i też potrzebuje bardziej nawóz. Ja w trakcie uprawy dam kilka razy nawóz płynny. Tu na przykład można dać florowit, humus, azofoskę, nawóz z pokrzywy. Też żadne polecenie nie jest reklamą płatną. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. Przykładowe choroby i szkodniki. fitoftoroza, miniarka, mszyca, przędziorek, sucha zgnizna wierzchołkowa, szara pleśń, zgnizna twardzikowa. No, papryka jest dużo, dużo, dużo łatwiejsza, dużo lepsza w uprawie niż pomidory. No Te pomidory to jednak bardzo często są, są chore, a w przypadku papryk no, to zwykle, zwykle nic się nie dzieje. Oczywiście może być u Was nawet i wiele chorób, różne szkodniki mogą być, no, ale zwykle jest tego zdecydowanie mniej, a nawet i wcale tego nie ma. No później ja też papryką dam wapni, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo suchej zgnilizny wierzchołkowej, ale to też będę o tym wszystkim mówił. Co ważne, według mnie papryka nie ma żadnego negatywnego sąsiedztwa. Mogą być obok niej nawet pomidory, ale ważne, żeby stosować się do polecanego rozstawu. No żeby też no, warzywa się nie zacieniały, w tym przypadku, żeby no, no choćby ten wysoki pomidor nie zasłaniał niskiej papryki. No i to by było na tyle wszystko chyba wiadome. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału InfoUprawa i pozdrawiam Was bardzo serdecznie.